Muszę powiedzieć, że jedne z najlepszych w życiu moich zawodów. Pobiłem dwa rekordy życiowe. Na 500 metrów byłem czwarty, dzisiaj na 1007, co też jest dla mnie dużym zaskoczeniem. Tym bardziej, że to siódme miejsce osiągnąłem z bardzo dobrym wynikiem. 1:08.99 bodajże. Jest to mój nowy rekord życiowy, pobity prawie o pół sekundy sprzed dwóch lat, także tym bardziej jestem bardzo zadowolony. Jeżeli chodzi o wczorajszy, to już tam główną rzeczą do poprawy to jest otwarcie pierwsze 100 metrów. Jeżeli chodzi o 1000, jeszcze dokładnie nie wiem, bo nie analizowałem tego biegu jeszcze na spokojnie gdzieś tam z nagrania. Ale na pewno możemy jeszcze powalczyć o to, żeby ta druga runda była troszeczkę szybsza i żeby spadek pomiędzy pierwszą a drugą nie był tak duży. To tym bardziej mam powody do dumy i do zadowolenia, że jestem właśnie pośrodku tej czołówki i że potrafię i że mogę się z nimi ścigać. Taki jest plan, żeby to szło w górę aż do mistrzostw świata.